Nowoczesna dyspozytura to serce dystrybucji, dzięki któremu jesteśmy w sposób niezawodny w stanie zapewniać dostawę energii elektrycznej do naszych odbiorców. Rejonowa dyspozytura energetyki w Łodzi to pierwsza dyspozytura uruchomiona w ramach prowadzonego programu SCADA. W kolejnych etapach będziemy uruchamiali dyspozytury w Krakowie, Sopocie, Wrocławiu i Warszawie. Program SCADA to 5 miejsc prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej w miejsce 22 wyspowych. To jeden system informatyczny w miejsce 22 pracujących osobno. Zbudowaliśmy nowoczesną, wysoko dostępną i niezawodną infrastrukturę. Ten system będzie wyposażony w funkcje wspomagające obsługę procesów usuwania awarii i zarządzania pracami planowymi, a także funkcję automatyzacji przełączeń. Uruchomimy infolinię alarmową dla odbiorców energii elektrycznej. Modernizujemy łącza do kluczowych obiektów energetycznych, jakimi są nasze podstacje trakcyjne. Dodatkowo udostępnimy system SCADA wszystkim zainteresowanym pracownikom PKP Energetyka. System został zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczać usługę w sposób ciągły do korowej części naszej organizacji. Poprzez odrębne ośrodki przetwarzania z możliwością przełączania ich w taki sposób, aby nie można było odczuć braku usługi. Posiłkowaliśmy się naszym doświadczeniem oraz doświadczeniem wykonawców, to jest firmy wspierających oraz producentów ze świata IT. W ramach programu SCADA uruchomiliśmy symulator. Dzięki symulatorowi możemy przetestować sygnały telemechaniki na danym obiekcie. Sprawdzamy je pod kątem poprawności odzwierciedlenia pomiędzy starym a nowym systemem. Stanowisko specjalisty do spraw wyłączeń pozwoli nam usprawnić planowanie wyłączeń na rejonowej dyspozytorze energetyki. Nowy system SCADA ułatwia nam analizę, wykonywanie operacji schematowej. Dzięki niemu powstał dziennik główny, dziennik listy alarmowej. Bardzo cieszy mnie to, że mam łatwy dostęp do archiwum, do którego spływają wszystkie zdarzenia z obszaru, którym zarządzam. Program SCADA wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami to także wyśmienita platforma do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju naszych pracowników. W ramach programu SCADA będziemy rozwijać kolejne funkcjonalności, takie jak sala szkoleniowa, w której będziemy analizować trudne wyłączenia, czy też sytuacje awaryjne. Będziemy też w tej sali szkoleniowej mogli szkolić nowych dyspozytorów. Do dyspozytury przyszłam jako świeżo upieczony inżynier energetyk. Od razu rozpoczęłam szkolenie pod okiem dyspozytorów i kierownika, którzy przygotują mnie w pełni do samodzielnej pracy. Program SCADA to przede wszystkim bezpieczeństwo pracy sieci dystrybucyjnej, komfort pracy naszych pracowników i jednocześnie zielona kolej. To punktualność kolei, na której bardzo nam zależy.